Dzień dobry kochani, ja mam na imię Magda, witam Was w naszym zielonym domku i dziś zapraszam Was na roślinne podsumowanie kolejnego miesiąca. Zaczął się lipiec, mamy wakacje, więc czas podsumować czerwiec. Zapraszam Was serdecznie. Kochani, miesiące mijają jeden za drugim, teraz mamy już lipiec, zaczęły się na dobre wakacje. My już zdążyliśmy w międzyczasie wrócić z naszego wyjazdu wakacyjnego. Mam nadzieję, że Wy też macie jakiś plan odpoczynku na ten właśnie czas, kiedy przyroda jest zachwycająca, zielona, zachęca do tego, żeby jak najwięcej czasu spędzać na dworze. Życzę Wam serdecznie, żebyście ten wakacyjny czas wypoczęli również. No ale podsumujmy sobie jeszcze najpierw czerwiec, a czerwca podsumować nie moglibyśmy bez tego maleństwa, czyli bez Pink Princess. Princeski pojawiły się kolejny raz w Biedronce i to teraz w krótkim okresie czasu pojawiły się aż dwa razy, ponieważ pierwszy rzut pojawił się przed Dniem Matki, ale w czerwcu pojawiły się jeszcze potem właśnie większe rośliny, czyli nie w tych takich szósteczkach, tylko pojawiły się już większe doniczki i również bardzo dobrej cenie, także Biedronka mnie cały rok nie przestaje zachwycać, więc to zdecydowanie było hit znowu miesiąca, także można powiedzieć, że póki co wydaje mi się, że cały rok gdzieś się maluje pod znakiem Pink Princess. Tutaj mam takiego maluszka odsadzonego od rośliny, którą kupiłam. Tu mam takie dwa maluchy w szósteczce, sobie je odsadziłam. Mam jeszcze dwa takie całkiem mikro maleństwa, które siedzą w pudełku. Natomiast to są takie, można powiedzieć, rośliny gratisy, które były przy tych, które kupiłam. Już Wam pokażę zresztą, jak wyglądają posadzone moje princeski. Ostatni raz, jak Wam je pokazywałam, to były jeszcze w tych takich folijkach z marketu. I powiem szczerze, że jestem absolutnie zachwycona. I zarówno ich wybarwieniem, jak i wszystkim. Tutaj też jest jeszcze taki jeden maleńki maluszek, takie dwa małe listeczki, także tego akurat nie ruszałam, bałam się, że uszkodzę te korzenie. Z czasem myślę, że je gdzieś tam sobie oddzielę. Posadziłam je sobie po trzy do właśnie jednej donicy. Ta donica jest taka bardziej standardowa, więc skorzystałam z takich płaskich doniczek produkcyjnych, więc żeby tutaj jakby wypełnić tą przestrzeń, to wysypałam ją keramzytem. Pilnuję już, nauczona moim bardzo przykrym doświadczeniem z monsterą właśnie Stanleyaną variegatą, czyli filodendronem kobra. Nauczona przykrym doświadczeniem, że ten keramzyt potrafi być zdradliwy i trzeba pilnować, żeby jednak tutaj się nam gdzieś stale nie zbierała woda, bo właśnie ona podciągając do góry może niestety spowodować rozwój choroby grzybowej, co miało miejsce właśnie w przypadku mojej monstery i muszę z przykrością stwierdzić, że do dzisiaj roślina nie odzyskała jeszcze pełni swojej dawnej pięknego wyglądu, także jeszcze cały czas trwa rehabilitacja. Ale naprawdę, muszę przyznać, że te liście mnie naprawdę zachwycają. Tutaj jest taki listek, który troszkę się uszkodziła końcóweczka mechanicznie, jak wychodził, ponieważ to są już liście, które się u mnie rozwinęły i niestety właśnie utknął. To się princeską akurat podobno czasami zdarza. Tutaj też widać taki nowy listek z bardzo ładnie narysowanym takim różowiutkim fragmentem. One też mają, jak tak zaglądałam, sporo tej wariegacji jednak na spodzie. No tak to jest, że ta wariegacja nie zawsze się ułoży w tym idealnym miejscu, w którym byśmy chcieli. No ale tak to jest z tymi roślinami. Myślę, że i tak były bardzo ładnie wybarwione w tamtym rzucie. Wiem, że kiedy pojawiły się te takie większe, właśnie nie w tych szósteczkach, tylko chyba w jedenastkach czy dwunastkach rośliny, to część osób narzekała, że no słabiej wybarwione przyszły te partie, ale no trzeba powiedzieć, że to były naprawdę bardzo, bardzo duże rozmiarowo też sadzonki. Często były tam po dwie, nawet po trzy rośliny widziałam, także można było kupić naprawdę taką opcję, jeżeli chodzi o te princeski. Myślę, że każdy, kto miał na swojej liście marzeń i chciał kupić, to teraz już zdecydowanie miał szansę znaleźć, bo ja powiem, w mojej Biedronce, która nie słynie z tego, żeby była najlepiej zaopatrzona od strony tej roślinnej, to tym razem poszłam, to była chyba gazetka od czwartku dostępna, poszłam w następnym tygodniu chyba w poniedziałek na zakupy i tych princesek jeszcze było całkiem sporo, także no nie sprzedawało się jak ciepłe bułeczki. Pomimo niskiej ceny, takiej normalnej, ona kosztowała chyba 21 zł. Sprawdzę sobie to jeszcze zanim
opublikuję dla Was ten film. Mam też zdjęcia, które wrzucałam w relacji na Instagramie. No, w mojej Biedronce no, tych roślin było naprawdę bardzo sporo. Także myślę, że to był już taki moment, kiedy rynek miał szansę się nasycić. Mam nadzieję, że wreszcie skończy się takie kupowanie roślin na szybkiego flipa, że nagle pojawia się jakaś gazetka w którymś z marketów i nagle wszystkie portale z ogłoszeniami, grupy na Facebooku są zarzucone ogłoszeniami o nagłych, powstałych znikąd nadwyżkach, oczywiście sprzedawanych za wielokrotnie wyższe kwoty i mam nadzieję, że wreszcie zacznie się taki szczęśliwy moment, że znowu będziemy mogli się po prostu cieszyć roślinami, tym jak rosną, co w nich lubimy i przestanie to być takie właśnie ograniczone, takie zależne od zasobów finansowych, które przeznaczymy w naszym budżecie domowym na to, ile wydajemy na rośliny, bo to przecież nie o to chodzi, żeby majątek na rośliny wydawać, tylko żeby nam sprawiały radość. Także taki gratisik, można powiedzieć, że do niedawna taka roślina to była obiektem marzeń i pożądania. Myślę, że tak z pół roku temu to nawet byłaby uznana za całkiem sporą sadzonkę jeszcze z pięknym wybarwieniem, a tak jak mówię, no to był taki po prostu gratisik. Drugą, którą udało mi się odsadzić, mniejsza, słabiej wybarwiona, ale myślę, że też sobie da radę i chyba dwa albo trzy jeszcze takie całkiem maleństwa mam właśnie w pudełku. One sobie tak siedzą i się w wodzie ukorzeniają. A to jest drugi mój potrójny właśnie taki zestaw tych moich princesek. No też są przepięknie wybarwione, chociaż muszę przyznać, że tą najpiękniej wybarwioną dostała moja mama. Przesadziłam ją dla niej odrębnie w taką troszkę większą, właśnie w taką gdzieś chyba dziesiątkę czy jedenastkę, jeżeli chodzi o centymetry, właśnie taką doniczkę i dostała taką na dzień mamy najpiękniejszą właśnie tą princeskę. No a one tutaj niesłychanie po prostu tłoczą i tłoczą kolejne liście, zaraz będą wychodziły kolejne. Ten mnie troszkę martwi, bo tutaj widzę takie mechaniczne jakieś uszkodzenie w tym miejscu. Zobaczymy, jak to się przełoży na roślinę, czy faktycznie ten liść będzie jakiś problematyczny, czy nie, ale tutaj widzę, że tak jak mam trzy sadzonki, to każda z nich aktualnie produkuje nowego liścia, także super, zobaczymy, ile się tych nowych liści uda mi w sezonie doczekać. Pewnie przyjdzie zima i trochę roślinki znowu będą musiały nieco poodpoczywać, ale póki co jest naprawdę, naprawdę nieźle. Tutaj ten liść wygląda na taki pozbawiony wariegacji, ale on tak naprawdę wariegację ma na spodzie. Także takie ciapeczki tam się pojawiają. Jeszcze też nie stwardniał do końca, więc te kolory jeszcze nie są takie ostateczne, ale generalnie bardzo mi się ta roślina podoba. No ten liść jest na przykład pięknie wybarwiony. No i też właśnie widzę, że tutaj już wychyla się kolejny i że już zdradza, że będzie róż. Także jest bardzo fajnie, bardzo mnie cieszy. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam udało się kupić princeskę, czy kupiliście ją, w którym rzucie, skąd przyszła do Was Wasza księżniczka, gdzie na Was czekała, gdzie ją znaleźliście, czy w tym majowym rzucie przed Dniem Matki, czy może dopiero w tym czerwcowym rzucie, gdzie myślę tak dużych i w sumie tak pięknych, pomimo no może ciut mniejszego wybarwienia niż w tym wypadku to było, ale to jednak tak pięknych roślin to myślę, że się nikt nie spodziewał. Także to była świetna oferta, ta druga była równie dobra. Można było kupić już naprawdę jeszcze takie bardziej rozrośnięte rośliny, także dajcie znać, czy macie właśnie już księżniczkę. Ja Wam, kochani, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Wam wszystkim, każdemu, kto zasubskrybował ten kanał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to serdecznie Cię do tego zachęcam. Jak masz ochotę dostać powiadomienie o nowym filmie, to kliknij ikonkę dzwoneczka. A ja Wam, kochani, życzę dzisiaj wszystkiego zielonego, wszystkiego różowego i do zobaczenia w kolejnym z filmów. Pa, pa! A dla tych, którzy zostali do końca, to na wyraźne życzenie jednego z Was zgłoszone na Instagramie pojawi się tutaj w formie bonusu taka przebitka z tego, jak przesadzałam te rośliny. Także kto ma ochotę, zapraszam. Zobaczycie, jakie były korzonki, jak to wszystko się udało mi właśnie pooddzielać. I zobaczycie, jak one właśnie wylądowały w tych donicach i przy okazji zobaczycie różnicę, jak już podrosły. Zapraszam Was serdecznie. Dzień dobry, kochani. I dzisiaj szybki taki przegląd nowych roślin. To jest roślina, którą dostałam z okazji Dnia Matki od mojej córki, przyozdobiona jeszcze taką
cudowną, słodziutką biedroneczką, także taki fiołek pojawił się w naszym zielonym domku. Ale oprócz tego, można powiedzieć, prezent zrobiłam sobie trochę sama, bo udało mi się upolować princeski. Philodendrona Pink Princess w Biedronce. No świetne, że to się pojawiło właśnie przed Dniem Matki, więc to będą rośliny zarówno dla mnie, jak i dla mojej mamy. Także właśnie biorę się za przesadzenie do odpowiedniego podłoża. No sprawdzimy, jak te rośliny wyglądają, jak się mają, jakie korzenie, czy znajdziemy tam jakieś gumki. Wszystko to sprawdzimy. I tak jak kochani powiedziałam na wstępie, nie ma co tutaj przedłużać, także bierzemy się do pracy, bierzemy pierwszą z sadzonek. Sadzonek kupiłam kilka. Mam w planach posadzić je razem. O, popatrzcie, taki jest system korzeniowy. Bardzo sympatycznie to wygląda. Podłoże też nie jest jako te produkcyjne takie tragiczne, bo tutaj widać, że jest takie podłoże dosyć zwięzłe, ale z dość, jak na producentów powiem, z dość dużą dawką perlito, także nie ma tragedii. Tutaj widzę, że coś się nasiało w trakcie produkcji, więc to usuniemy. No i delikatnie te podłoże się super osypuje. To jest w ogóle odcinek, który zamówił Przemek. Przemka serdecznie pozdrawiam tutaj zza kadru. Przemek napisał właśnie do mnie na Instagramie wiadomości, że widział w relacji, że udało mi się kupić i czy będę robiła filmik z przesadzania, bo chciał sobie zobaczyć najpierw, jak ja to moje rośliny poprzesadzam. No i tak jak widać, tutaj tragedii żadnej nie ma. Ja się też nie spodziewam żadnych dziwactw, ponieważ to są roślinki takie niewielkie. One są właśnie z tego TC i one raczej nie mają żadnych gumek ani takich innych rzeczy, ponieważ to po prostu jest inny tryb produkcji tych roślin. To przy tych roślinach takich uprawianych z sadzonek ciętych, tam często znajdujemy te gumki, bo tak jak już w jednym z filmów opowiadałam, to po prostu producenci sobie ułatwiają pracę i na przykład w jednym miejscu, czy nawet czasem w innym budynku, ktoś po prostu pobiera sadzonki i wiąże je właśnie w takie pęczki, one potem gdzieś wandrują do miejsca, gdzie jest to sadzone, więc stąd te gumki się właśnie biorą. To nie jest jakaś złośliwość, to jest po prostu kwestia ich procesów. No ale wiem, że my tych gumek nie lubimy. Wszyscy wiemy dlaczego. No wszystko, co ogranicza gdzieś korzenie, to no nie jest korzystne. Ja też nie będę tak całości tego podłoża usuwać, bo tak jak mówię, no nie jest jakiejś tragicznej jakości, a nie przenoszę do hydro, więc nie ma takiej potrzeby. Co ważne, widać, że korzonki są zdrowe. Tutaj na przykład widać takie białe kiełki, końcóweczki, także no w porządku. System korzeniowy jak na tę doniczkę, no myślę, że całkiem spory. No i same rośliny też, też już o tym mówiłam, no też są dosyć spore, bo w tych szósteczkach no zdarzają się właśnie takie mikromikrusy, jakie trafiły do mnie z Allegro kilka miesięcy temu. I no w porównaniu ten mikrus ostatni, który żyje, czyli Red Sun, no to nawet on jest zdecydowanie dużo, dużo mniejszy i jeszcze no, trochę czasu minie, zanim dorośnie do takiego rozmiaru, także no, to są naprawdę bardzo ładne sadzonki i co ważne, no, są też pięknie wybarwione. Ten rzut styczniowy był taki zdecydowanie słabiej wybarwiony, chociaż mój kolega mi ostatnio właśnie posłał aktualizację swojej rośliny. Tomek się podzielił właśnie na Instagramie, jak się jego princeska z tego styczniowego rzutu ma i ma się nieźle i naprawdę lepsza jest ta wariegacja już teraz, także potencjał genetyczny jest, także jak kupiliście w styczniu i martwicie się, że wasza nie ma takich ładnych wybarwień albo kupiliście gdzieś indziej, bo przyszedł taki czas, że po prostu te princeski się zaczęły pojawiać. No i nie ma takich pięknych wybarwień, to nie martwcie się. No te wybarwienia to jeszcze nic straconego. A my w międzyczasie bierzemy kolejną. Odpchnięciemy doniczkę. Dość mocno się trzymają, także naprawdę już po tym widać, że jest ok, że jest dobrze. O! I kolejny raz piękne korzenie. Tutaj też widać piękne, takie mam nadzieję, że to będzie widoczne w tym oświetleniu, takie pasy nawet na tych ogonkach liściowych, także tutaj na pędzie, na ogonkach liściowych, no ta wariegacja widać jest taka no mocna, także tutaj bardzo ładne rośliny. No i będziemy sobie znowu troszeczkę tą bryłę rozluźnię, część tego podłoża znowu usunę. Ono nie jest jakieś złe, naprawdę. Myślę, że gdyby tutaj dodać parę elementów, to z tego można byłoby wykorzystać do jakichś swoich kolejnych
kolejnych roślin jako składnik bigosu, albo wykorzystać do bardziej jakichś takich siewu czy małych sadzonek, bo taka dość miałkie, taki widzę, ten, to chyba jest kokos, taki dosyć pomielony. No i właśnie perlit, także całkiem nie najgorsze te podłoża. No i sadzonki przede wszystkim, no widzimy, pięknie przekorzenione. O tym też mówiłam dużo w odcinku o lawendzie, gdzie były rośliny do ogrodu. No tam lawenda już w ogóle przyjechała taka mocno, mocno przerośnięta. Ona też ma taki drobniutki system korzeniowy, więc nie chciałam go też uszkodzić w żaden sposób. A w ogóle ta lawenda ma się świetnie, podrosła od tego czasu i zaczyna kwitnąć. Także naprawdę bardzo piękne rośliny przyjechały. A tutaj biedronka też naprawdę bardzo dobra jakość. Mam nadzieję, że wreszcie dochodzimy w tych roślinach do takiej trochę z powrotem normalności, czyli tego, że rośliny będą sprzedawane gotowe, czyli takie w pełni przekorzenione, tak powinno być, bez oszukania, jeżeli chodzi o rozmiar doniczki, bo tutaj widzimy, ten rozmiar był adekwatny. W przypadku tych maluchów z Allegro zdecydowanie nie. Tutaj pewnie już nie jeden sprzedawca byłby chętny wziąć taką szósteczkę i przepakować nam to do ósemki na przykład, czy może nawet do 10,5 i sprzedać jako zdecydowanie większą roślinę i oczywiście chcieć za to więcej pieniędzy, bo to byłoby już jako taka większa sadzonka. Także tutaj naprawdę ten rzut w tej biedronce niesłychanie udany, a na Instagramie widziałam w relacjach, no bardzo dużo osób udało się Wam też upolować, pewnie też będziecie przesadzali, a może już przesadziliście. Ja jak zwykle trochę mi to zajęło, zanim się do tego zabrałam, ale mają się ok. No i popatrzcie, no przepiękna jest ta wariegacja, naprawdę. Dużo jest takich, nawet takich fragmentów i no zachwyca naprawdę. Można powiedzieć, że tutaj jest taki listek, może być typowy dla Pink Princess, czyli więcej na spodzie, no nawet taki sympatyczny, a już kolejny chce się zaraz rozwijać, także wszystko wygląda ok, dobra. Dwie za nami i pracujemy dalej. No i tutaj jest trzecia. Ponownie troszkę wymagała podgniatania, żeby wyskoczyć, bo korzenie bardzo ładnie ponownie do spodu przerośnięte. Tak jakby nieco mniej jest przerośnięta, ale to dalej jest wszystko w porządku. Nieco ten system korzeniowy jest mniej rozbudowany, ale ten liść, popatrzcie, jaki piękny. Taki prawie w half moon. No przepiękne, naprawdę. Muszę przyznać, że nawet jak dowiedziałam się, że te princeski gdzieś są, no to nie spodziewałam się, że w ogóle w moim sklepie będą, bo w moim sklepie nigdy niczego nie ma. Zresztą Wam to już wielokrotnie mówiłam, że jak widzę czasami te żółte, czy tam właśnie jakichś kolejnych, ostatnio były filodendrony, też Malaya Gold, Prince of Orange, Red Sun, to u mnie po prostu ani widu, ani słychu, po prostu kompletnie nic. I ostatnio też nawet byłam w sklepie, jak Pani wyciągała nową dostawę i tak zerknęłam, to też właśnie miało coś przyjść i też w ogóle nawet takiego kartonika nie było, także tym razem jakoś cudownie się to wydarzyło, nie nastawiałam się, a tak pozytywnie się udało. Ok, no to mamy już trzecią. Odkładamy. Ja sobie to w ogóle będę sadziła do takich doniczek, to są doniczki po strelicjach, które kiedyś kupiłam dawno temu w Biedronce. One są takie bardzo sympatyczne, bo są szersze i niższe. Myślę, że możecie też mieć takie tego typu doniczki na przykład po kwiatach cebulowych z wiosny. To jest bardzo fajne, ponieważ ja sobie chcę je posadzić właśnie tak, jak włożyłam, po trzy, ale nie chcę, żeby miały zbyt dużą ilość podłoża, bo wiadomo, podłoże magazynuje wodę i żeby nam te sadzonki nie zagniwały, bo one jeszcze, te systemy korzeniowe, chociaż całkiem sensowne, no to też nie są jakieś gigantyczne, więc dobrze, żeby miał właśnie wokół siebie, ale żeby nie było tej za dużej ilości, tak jakby w dół. Gdybyśmy taką średnicę doniczki w tym takim standardowym rozmiarze mieli, no to ta ilość podłoża byłaby duża i bałabym się, że może zbyt duża. Także odkładamy na bok i kolejne. O, tutaj jest taki listek, który się już chyba, kurczę, u mnie rozwinął. Ja to tak nawet nie popatrzyłam ostatnio na tą roślinę i to chyba jest już nowy liść, tak? To popatrzcie, od zakupu już rozwinęła. No, coś tam różowego widzę tutaj tak na spodzie, troszkę z góry. Może ten jakiś liść nie jest jakiś mega wybarwiony, ale jak widać po tym liściu,
Przepiękny, przepiękny. Tutaj widać, że naprawdę no, dużo się wydarzyło, chociaż myślę, że to jeszcze trochę musimy poczekać, aż ten liść się nam tak w pełni objawi, co tam, gdzie tam ten róż znajdziemy. A tutaj widziałam, że jest w ogóle taka roślinka niespodzianka. O, piękne korzenie, piękne naprawdę. Super, to już nawet tak doszły, tak już się zakręciły na tym dole. Tutaj widziałam, że jest jeszcze roślinka chyba taka mniejsza gratis, że są dwie, także zobaczymy, czy one będą się chciały rozdzielić, czy nie będą się chciały rozdzielić, bo no nic na siłę. Nic na siłę, ale tutaj sobie popracujemy. No i bardzo mnie to właśnie cieszy, że tym razem ten rzut biedronkowy był chyba taki zdecydowanie większy, bo to jest coś, co jakbym miała powiedzieć, co mi się marzy z roślin, to nawet nie jakaś konkretna roślina, tylko marzy mi się, żebyśmy trochę doszli do takiej z powrotem normalności, żeby rośliny przestały być takim tematem finansowo gdzieś mocno jakiś taki trudnym, bo wiem, że wiele osób marzy o roślinach, nie może sobie na nie pozwolić, bo rośliny nagle stały się dobrem luksusowym. No i właśnie te rzuty z tych dużych ogrodnic no bardzo gdzieś to normalizują i właśnie no to w ogóle była bardzo niska cena, ale myślę, że generalnie właśnie ta dostępność się sympatycznie zmienia. No i że dojdziemy do tego, że faktycznie zaczniemy kupować rośliny, bo nam się podobają, bo staną się dostępne i że właśnie to tak wrócimy do takiej zdrowej, dobrej normy. No przepiękno, tutaj jest faktycznie. Tutaj jest druga taka malutka roślinka. No ale jeszcze chwilkę popatrzę, ale zobaczę, jak nie będzie chciała się jakoś oddzielić, to nie będę robiła tego na siłę, bo nie chcę też tutaj nic pouszkadzać w tych systemach korzeniowych. Ale chyba pójdzie. Okej. O, i taki maluszek, można powiedzieć, w tym wszystkim jeszcze gratis. Trochę mu tutaj liść się zmęczył w podróży, ale jest ok. Korzeni jakieś kilka ma, no to i tak jest chyba większy od tych mikrusów z Allegro, które przyszły do mnie pół roku temu. Także myślę, że ten sobie posadzę do takiej, tej z powrotem doniczki. Niech sobie jeszcze będzie podrastał. A tutaj jeszcze widzę, aha, to jest jeszcze taki trzeci mikro maleństwo takie. Ale to tu nawet, o, tutaj taka większa kępka musiała się trafić, bo tutaj są jeszcze z dwa albo trzy takie malutkie. Ale tych maluchów chyba nie będę już w ogóle ruszała. Niech sobie podrosną, najwyżej z czasem je rozdzielimy, albo po prostu będzie gęściutko. Także tutaj mamy taką różową śliczność. Każda inna, każda piękna. Mamy teraz takiego już wyłaniającego się tutaj z nowego listka w tle. Jeżeli słyszycie, że pralka właśnie wiruje, no to bardzo Wam przepraszam, ale kolejna piękna. Tutaj już nawet widać, że tej wariegacji będzie całkiem sporo. Stofendrą śmiesznie się tak wysuwa. A, i korzonków nie pokazałam. Korzonki super. Korzonki super, naprawdę. One są też takie lekko różowe, więc muszę przyznać, że w tych princeskach nawet dość urocze wyglądają te korzonki. No to jest swoją drogą ciekawa roślina, że tak się stała nagle popularna, gdzie to jest roślina, która no, nie jest jakąś nowością, czymś nowo odkrytym, wynalezionym. Miała swoje już wcześniej chwile sławy. No i tak wróciła, można powiedzieć, na fali mody instagramowej wróciła. No i właśnie bardzo fajnie, że teraz staje się taka dostępna, już naprawdę chyba, nie wiem, może z około, no ponad pół roku tam się zaczęły te maluchy pojawiać, tak może z 8 miesięcy, 9 miesięcy temu, że te maluchy właśnie zaczęły się pojawiać, no i wiele osób wreszcie mogło sobie pozwolić w takiej rozsądnej, dostępnej dla nich cenie kupić te rośliny. No i teraz, że markety jeszcze podchwytują, no i pojawiają się te rzeczy, więc no fajnie, fajnie. Cały czas zresztą, ja ostatnio mało chodzę po sklepach, bo nie mam kiedy.
Natomiast śledzę na Instagramie te wszystkie informacje o tym, co się gdzie tam pojawia. No więc sympatycznie wychodzi na to, że pojawiają się, bo i filodendrona się pojawiają, i Cissus discolor się pojawia. Także wszystkie te rzeczy, które gdzieś tam stały się modne, były dość trudno dostępne, to myślę, że właśnie ta dostępność tak naprawdę sensownie, fajnie wzrasta. No i stają się też stacjonarnie dostępne, to już jest w ogóle wielki hit, bo no jednak szczególnie przy roślinach z wariegacją, nie ukrywam, to jest duży komfort, że można sobie pójść, zobaczyć, wybrać. No to chociaż powiedzmy w tej cenie, myślę, która była w Biedronce, to nawet w ciemno można byłoby brać bez wybierania. No ale wiadomo, są zawsze egzemplarze ładniej wybarwione, słabiej wybarwione. Tutaj jest piękny, taki też wybarwiony, taki prawie half moon. Tutaj takie ma dwie słodziutkie ciapeczki, no ale niestety miał uszkodzony listek i tego listka niestety najnowszego nie ma. I tak było w sklepie, natomiast mimo wszystko zdecydowałam się go wziąć, bo jest przepiękny, a na szczęście tutaj, jak zaobserwujecie, to cały ogonek liściowy, łącznie z tym nowym liściem, który tam siedzi sobie w tym listkowym brzuszku, jest, tylko po prostu końcówka, sam liść jest urwany w transporcie. Nie było go, to nie było tak, że on leżał sobie gdzieś w doniczce, więc on się po prostu gdzieś musiał na którymś etapie transportu uszkodzić, no więc trudno, ale roślina jest piękna, korzenie ponownie, wszystko też fajnie, no i też tutaj wygląda, jakby jakieś maluchy takie dodatkowe z tego TC były, więc je tutaj sobie zostawimy. O, a tutaj taki korzonek taki czerwony wystaje, sympatyczne bardzo. Bardzo długie, wszystko to naprawdę wygląda bardzo pozytywnie. Dajcie znać, czy Wam się udało w Biedronce upolować, czy w waszych sklepach tego nie było. To jest zawsze bardzo ciekawe, że jedne Biedronki są jakoś tak super wyposażone, inne jakoś tak od przypadku. W niektórych wiadomo, że nawet nie ma po co zaglądać. To jest naprawdę bardzo taka zróżnicowana kwestia pomiędzy różnymi sklepami. I no ja pamiętam, że nawet się zdziwiłam, jak był chyba ten pierwszy rzut alokacji Black Velvet, gdzie też wszyscy się tak dość mocno na nią rzucili, no bo była w bardzo dobrej cenie, bo ona tam była chyba w cenie wtedy 25 zł. No a za taką roślinę wcześniej trzeba było płacić kilkakrotnie więcej. No i jak był ten pierwszy rzut, to nie ukrywam, że potem byłam chyba dzień czy dwa dni później, jak już ta gazetka funkcjonowała w jednym ze sklepów w Gliwicach, no i nagle się okazało, że tam po prostu sobie jeszcze kilka paletek stało, więc nawet pamiętam, że dałam znać na Instagramie, kto tam chce, że się można tam zgłosić, bo dużo osób też właśnie było takich rozczarowanych, że im się nie udało kupić, a tam po prostu w sklepie stały i no, nikt tego tam nie kupował, także bardzo jest to takie, że nie wiadomo, jak to wszystko działa, skąd to się wszystko bierze. A tutaj mamy też piękny nowy listek, który się rozwija, ale jeszcze go Wam tutaj tak w zbliżeniu pokażę. Nie wiem, na ile to jest widoczne, bo tutaj ma tutaj takie złamanie i obawiam się, że nic z tego nie będzie, że znowu mamy taką sytuację, jak w tamtym, co tego już listka nie było, że on się jakoś w transporcie uszkodził dokładnie w tym miejscu, gdzie się liść zaczyna, więc takim znowu niegroźnym dla rozwoju dalszego rośliny, ale no jakby to powiedzieć, no ten liść nowy najprawdopodobniej pójdzie na stratę. I tu ponownie jest sytuacja taka, że jest jeszcze dodatkowa. O, to są chyba najładniejsze korzonki. To są najpiękniejsze oba korzonki, jakie były. Tutaj jest naprawdę no, prześliczno. Tak, i tutaj też jest więcej niż jedna roślina w tej doniczce, także. No tak jak powiedziałam, nie spodziewałam się żadnych gumek, żadnych gąbek, żadnego nie wiadomo czego, bo no, to są właśnie rośliny, które są w inny sposób pozyskiwane, w inny sposób produkowane i tutaj po prostu takich gadżetów nie znajdujemy, bo one nie są przez producenta dawane na złość, tylko są dawane wtedy, kiedy to dla nich ma sens, jeżeli chodzi o ten cały proces produkcji tej rośliny, żeby sobie to ułatwić, usprawnić. Kurczę, tyle tych korzonków, że nie wiadomo, jak do tego podejść. Bardzo trzeba to robić powoli, żeby nie pouszkadzać. Ta nawet jest taka dość wilgotna. Ja jej tak leciutko podlałam, tak odrobinkę, bo to jednak właśnie już kilka dni minęło od zakupu. Zresztą już prawie tydzień, jak tak teraz wliczam.
Tak, to już jest szósty dzień po zakupie, więc lekko by podlana, ale ta jest taka najbardziej chyba wilgotna z nich. Ciekawa. Tym bardziej, że tu aż dwie roślinki miały co pić, bo tutaj jest drugi taki stożek wzrostu, także no naprawdę nieźle. Muszę powiedzieć, że dawno nie byłam tak zadowolona z zakupów. A to też jest ciekawa rzecz, może o której warto powiedzieć. Ja nie kupuję za dużo roślin. Ostatnie rośliny, zresztą to wszystko, tak jakby wy też widzicie, co się tutaj gdzieś mniej więcej dzieje. Ostatnie rośliny kupiłam w styczniu. Także biorąc pod uwagę, że minęło te kilka miesięcy, to myślę, że to całkiem dość długi okres pomiędzy. Jakoś tak nie czuję takiej presji, żeby kupować. Jak coś znajdę albo coś mi się bardzo spodoba, no to sobie kupię, ale tak jakby nie mam też takiej potrzeby, że nie wiem, co miesiąc powinnam coś kupić albo z jakiejkolwiek innej przyczyny. Kurczę, jak to? Jeszcze troszkę. Jeszcze mi się troszkę bardziej rozluźniona ta bryła. A generalnie ten okres właśnie majowy to jest chyba taki jakiś bardzo szczęśliwy dla mnie okres, bo w zeszłym roku z okazji Dnia Matki pojawił się w moim domu Anthurium clarinervium, a w tym roku Princeski. Także zawsze mam jakieś takie miłe skojarzenia z roślinami właśnie z okazji tam czy okolic Dnia Matki. I taki, kochani, to jest gratis, to jest ta dodatkowa roślinka, więc są dwie takie dodatkowe. Super. No i tutaj jeszcze chyba też taki maluszek, ale to tych maluszków takich całkiem, to takich niesamodzielnych, to ja nawet nie ruszam. Dobra. A to my mamy za dużo tych roślin. Aha, tak, bo ta jedna miała być osobno. To mi jeszcze brakuje jednej doniczki. To muszę się wrócić po doniczkę. No, ten jest chyba taki największy. Teraz wybierzemy największą i najładniejszą, żeby ją posadzić osobno. Albo ta. Albo ta. Może tą. Tu mi się bardzo podoba ta wariegacja. Naprawdę takie sympatyczne ma te kolory. No i zaraz będzie też jeszcze nowy liść i ten nowy liść też już widzę, że będzie miał bardzo ładną tą wariegację, a więc zaczynamy. Sadzić będę do podłoża typu bigos. To jest taka zwyczajowa nazwa. Otworzymy sobie w międzyczasie. Tym razem będę korzystała z takiego gotowca. Mam tutaj podłoże z zielonego parapetu. Ja już wielokrotnie o tym podłożu mówiłam. Ono mi się dość dobrze sprawdza. Z waszych komentarzy widzę, że różnie bywa. Ja póki co jestem zadowolona. Jakoś nie widzę jakichś problemów. Jak mi się nie chce przygotowywać czegoś takiego od podstaw samodzielnie, to nie ukrywam, że czasem się nim posiłkuję. Lubię też sama przygotować mieszankę, ale no w tej chwili po prostu dla wygody i tego, żeby to troszkę szybciej i sprawniej załatwić, no to sięgnę po właśnie takiego gotowca. Ale jeżeli chodzi o zrobienie swoich mieszanek, to nie jest to trudne. Natomiast myślę, że największym problemem jest i to, co to jest właśnie ten element, który mnie gdzieś zniechęca do tego, no to ta konieczność trzymania ogromnej ilości tych naotwieranych worków z wszystkim, a bo tutaj kora, a tutaj keramzyt, a tu perlit i ten perlit to nie wiem, czy widzieliście, ale kupiłam taką ogromną ilość, w sensie mam go w garażu, no ale właśnie jakoś nawet tak na szybko mówię, chcę to poprzesadzać, więc nawet mając taką ilość w zanadrzu, to wygodnie mi sięgnąć po prostu po gotowca. O! Jest piękne. Także już jest taka jedna piękna, malutka księżniczka gotowa. Naprawdę cudownie tak się tutaj wysuwa. To w ogóle duży liść jest, bo on jest odtąd dotąd taki wysunięty. Myślę, że będzie duży i piękny, także może Wam wrzucę potem, jak się ten liść rozwinie. Ale tutaj już nie ma się co rozczulać, tylko trzeba się brać dalej za przesadzenie.
Teraz sobie weźmiemy te maluchy, trzeba jeszcze z powrotem posadzić. Posadzę je z powrotem w tym, w czym rosło, bo skoro im w tym było całkiem nieźle, to czemu nie? To jest takie dla takich małych korzeni czasem nawet korzystne. Tak wróci sobie w te podłoże produkcyjne. I gotowy taki maluszek. Powiem szczerze, że myślę, że większość osób, które by w szóstce zamówiło roślinę i dostało coś takiej wielkości, to nawet byśmy byli zadowoleni, a dalej jest to o postokroć większe od tych mikrusów, które ja mam, bo tak te trzy ostatnie liście, jakby tak tego nowego i tego nie było, to tak do tego, no to takiej wielkości gdzieś jest ten mój Red Sun. Także pozostawia to dużo do myślenia o tym, co my dostajemy w tych sklepach czasami, co kupujemy, za co płacimy. I drugi maluszek już jest też posadzony, to muszę przyznać, że no mój Red Sun jest mniej więcej takiej wielkości. Trochę ma ostatni liść chyba większy, ale tak, no to gdzieś ten rozmiar sadzonki, także popatrzcie, takie w zasadzie dwie roślinki gratis mi się trafiły, także będę miała w zapasie. No i teraz czas wziąć się za te potrójne koszyczki, także tutaj mamy taki jeden zestaw. No to na razie nie jest posadzone, tylko tak włożone, ale mam nadzieję, że już widzicie mniej więcej o co mi chodzi, że jak ja je posadzę razy trzy, to od razu się z tego robi taka naprawdę solidna, sympatyczna doniczka i będzie to wszystko razem bardzo, bardzo ładnie wyglądało. Ja sobie to jeszcze tak zrobię, że będziemy sadzić symultanicznie, bo najpierw tu w tej mieszance chcę tak trochę z góry bardziej zgarnąć tą część z keramzytem, a potem obsypać tymi mniejszymi. Odrobina podłoża na spód. I teraz sobie umiejscowimy ładnie te sadzonki. Staram się je tak ułożyć, żeby te duże liście wychodziły tak jakby na zewnątrz donicy, żeby też się tak jakoś zbyt tłoczno szybko tam nie zrobiło. Niech się ładnie tak rozkłada tutaj. Okej. Dosypałam sobie tego podłoża z zielonego parapetu do osłonki, żeby Wam nie szuszczeć tymi wszystkimi papierami, się staram. Tak to wygląda. Wielokrotnie już pokazywałam, czyli włókno kokosowe i to i tak jakieś grubsze fragmenty, takie chipsy bardziej, takie pojedyncze, trochę takiego drobnego karamzytu, perlitu. Nie wiem, czy to jakaś kora też jest, czy to są te chipsy, trochę takiej ziemi, trochę piachu. No taki miksik, śmiksik, wszystkiego po trochu. Są zwolennicy i przeciwnicy tego podłoża. No ja, tak jak mówię, czasem po nie sięgam. Jeszcze mam zapasy z zeszłego roku, także nie wiem, czy nowe jakieś paczki będę kupować. Przypuszczalnie nie, bo nie planuję też tam zakupów w najbliższym czasie, a to no, najlepiej zawsze potem kupić jakimś takim pakiecie. Jak już kupujemy coś, to przy okazji jeszcze jakąś tam podłoże dokupić, a no, na chwilę obecną, tak jak mówię, trochę nie planuję zakupów. Jak się coś spontanicznie bardziej zachce, czy wydarzy, no to się wydarzy, ale mam też dużo roślin. Część roślin, tak jak Wam mówiłam, mam w planach się pozbyć, także też najpierw jeszcze to zrobię. No tutaj, no niestety, już nie mam złudzeń, że ten liść przetrwa, bo wisiał na włosku, więc już go zabiorę i Wam tylko pokażę moimi super brudnymi ziemi paluchami. Już zaczął zsychać, ale no była ta wariegacja. Byłyby tutaj takie maźnięcia, ciapnięcia, a bardzo dużo też różu. Widzę, na spodzie byłoby blaszki liściowej. No trudno. To się zdarza. Najważniejsze, że sadzonki nie były uszkodzone. I najważniejsze właśnie to, że kolejne liście będą swobodnie się mogły wydostać i nie musi wyprodukować nowego pędu. O, to może w ten sposób. I tak sobie właśnie posadzimy po trzy. Ale tak de facto właśnie nie jakoś dramatycznie zwiększymy objętość tego podłoża wokół, bo te doniczki są z tych takich właśnie specjalnych płaskich. Jak zobaczyłam właśnie te donice, to wiedziałam od razu, że strelicja to tam na pewno nie zostanie. Ale wiedziałam też, że znajdę dla tego właśnie ciekawe jakieś zastosowanie, bo no część rośnie w ogóle woli w takich bardziej płytkich, takich misach rosnąć. Też szczególnie dobre dla sukulentów. A trudniej jest takie misy znaleźć, także
przyjął się jakiś taki standard, no i on znowu może jest bardziej dobry czasem dla tych producentów roślin niż dla nas, dla naszych roślin, ale... Ale jak coś takiego macie, to na przykład nie wyrzućcie, tylko sobie zachowajcie, bo właśnie może się wam to do czegoś zupełnie nowego przydać. No i druga też jest posadzona, chociaż tutaj jeszcze może troszkę bardziej ustabilizujemy w tym podłożu. Jeszcze jedna garstka. O, idealnie. I takie piękne, duże. Teraz wszystko brudzę tymi moimi brudnymi rękami, ale przepiękne takie będą właśnie posadzone. No i mam nadzieję, że udało Wam się też znaleźć Pink Princess dla siebie z okazji Dnia Matki, może dla Waszej mamy, a może po prostu mieliście to na swojej liście i udało Wam się to spełnić właśnie w takim bardzo przystępny sposób, w jakimś pobliskim sklepie za bardzo rozsądną kwotę. No i tak to się właśnie prezentuje. Myślę, że jeszcze raz Wam pokażę tutaj tą pojedynczą, taką super dużą sadzonkę. No bardzo fajna i no to już w ogóle jestem zachwycona, że się okazało, że nawet takie maluszki się trafiły gratis. Pewnie jedną dostanie mój brat, bo mówił, że mu się Pink Princess podoba i kiedyś tam oglądał różne rośliny, to mówi właśnie, że mu się podoba, więc myślę, że może też dostanie. Niech ma, niech się cieszy. I Wy też miejcie Pink Princess i też się cieszcie nimi. Dajcie znać, czy w Waszych biedronkach były, czy Wam się udało, czy przesadziliście już i czy może też mieliście i trafiliście na sadzonki, nawet w wersji właśnie z takimi babykami obok. Ja Wam, kochani, za dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Pamiętajcie, że możecie ten kanał zasubskrybować, zostawić łapkę w górę, jeżeli lubicie te filmy. I do zobaczenia, kochani, kolejnym razem. Trzymajcie się, pa, pa!